welcome to! Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na Zdrowym Zoncie pokażę Wam trochę, jak wyglądają miejscowości nadmorskie tuż przed sezonem, w czerwcu, tak jak sobie teraz przyjechaliśmy na weekend. No jest puściutko, ale żeby nie było, ja nie narzekam, bo dla nas jest to naprawdę ekstra klasa. Ja lubię, jak jest troszkę spokojnie, jak jest mniej ludzi. Szkoda, że pogoda dopisała wczoraj, dzisiaj niestety jest deszczowo, a jutro nie wiemy, jak będzie. Jak będzie taki deszcz, to prawdopodobnie trochę wcześniej się zawiniemy. Dzisiaj postanowiliśmy się przejechać na Półwysep Helski, do Heru prawdopodobnie dojedziemy. Jesteśmy w tym momencie w chałupach, popatrzyliśmy sobie trochę na windsurferów, kitesurferów i innych takich wariatów sportów wodnych, którym taka pogoda jest niestraszna, a nawet wietrzysko dzisiaj jest mega sprzyjające. Idziemy się przejść, bo tutaj z jednej strony jest zatoka, którą, taka ciekawostka, podobno, nie mam takiej pewności, i nie będę tego googlował, bo jest to bardzo ciekawe i nawet jak jest to nieprawdą, to jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. A mianowicie, raz w roku ma miejsce taka wycieczka ludzi przez tą zatokę na drugą stronę, bo podobno da się przejść nie zanurzając w pełni, czyli nie trzeba przepłynąć, dlatego tutaj jest to środowisko takie bardzo sprzyjające dla wszystkich, którzy uczą się tych sportów wodnych, bo jak wpadniesz do wody, to masz jej do pasa i jest po prostu ekstra. To taka wycieczka piesza się tutaj odbywa raz w roku. A my jesteśmy 3 minutki od zatoki nad morzem. O, jakiś ziomek szczekacz. Na parkingu było dosłownie kilka aut i to raczej tych osób, które sobie tam pływają w tej zatoce. Zeszliśmy właśnie na tą plażę i zobaczcie. Kto nie lubi się opalać, tak jak ja nie lubię, a uwielbia patrzeć ten bezkres morza, to jest idealny czas na to, żeby sobie na taką plażę przyjść, pospacerować. Rzeka jak Posejdon pogrąca mórz. Sezon czy nie sezon, w Zatoce Gdańskiej, kurczę, kajterzy, windsurferzy i wszyscy inni buszują jak szaleni. Po przemierzeniu całego półwyspu znaleźliśmy się na Helu i muszę Wam powiedzieć, że jest pięknie. Łabędzie sobie nurkują, coś podjadają. Co koleś? Generalnie tak, moje spostrzeżenia po przemierzeniu tych kilku miejscowości tutaj na półwyspie, Jurata, Kuźnica, chałupy i tak dalej, stwierdzam, że jest masakrycznie dużo kempingów. I to kempingów, na których jest masakrycznie dużo windsurferów. Także miejsce jest stworzone dla tych ludzi. Kolejne moje spostrzeżenie jest takie, że jadąc nad morze przed sezonem z dziećmi, na pewno te dzieci nie będą zadowolone, bo większość atrakcji jakichś parków dmuchawców, dmuchańcy i innych dziwnych, fajnych, rozrywkowych miejsc dla dzieciaków, nie tylko dla dzieciaków, jest pozamykana na ten moment. A zadowolony będzie Wasz portfel, bo nie wydacie tyle pieniążków. Jakaś część restauracji jest jeszcze zamknięta, barów i tak dalej, więc tak to wygląda. Prawie że główny deptak we Władysławowie, tutaj gdzie stoją te samochody, były budki ze straganami. Cała taka długość i zrobili parking. Jest puściutko i praktycznie wszystko jest zamknięte. Kiełbasa po kaszubsku. Kiełbasy też się nie zje.
centralnie. Faktycznie wszystko jest zamknięte. Mamy dzisiaj 12 czerwca, 25 stopni ciepła, a tutaj wygląda, jakby do sezonu było daleko. Ja nie wiem, co to się dzieje. Ale piękna przyczepa tam stoi. Tak naprawdę to tutaj jest główny deptak, ale jak wjazd we Władysławowie. No i poza gościem, który puszcza bańki dla dzieciaków, no jest puściutko, mimo że jest piątek wieczór. Właśnie tak jest nad polskim morzem przed sezonem. Będąc na Helu, można się oczywiście przejść promenadą helską, Cypelku. Na trasie tej promenady jest taka fajna ścieżka edukacyjna odnośnie przyrody i całej wydmy i tak dalej. Dalej w międzyczasie są różne bunkry. Działa Muzeum Obrony Helu i tak dalej, bo działo się tutaj bardzo wiele podczas wojny światowej. Po krótkiej wycieczce dotarliśmy z powrotem na nasz kemping. Aktualizacja pogodowa. Słoneczko praży. Piękny widok nad morze. Ekstra klasa. Hejka, na podsumowanie dzisiejszego dnia zapraszam Was na zachód słońca. Pięknie się porobiło, mimo że bardzo wietrznie. Myślę, że zachód słońca będzie piękny, bo widziałem takie pomarańczowe, wspaniałe pomarańczowe niebo od nas z przyczepy, ale i żeby ładniejszy widok był, idę na plażę. I tak, 3, 2, 1. Piękna sprawa, nie mogłoby zabraknąć tutaj zachodu słońca. To mój taboret. Czas na podsumowanie tego jakże wspaniałego, ale krótkiego weekendu nad morzem, na kempingu Lazurowe. Generalnie inauguracja sezonu, no mega na plus, jestem bardzo podekscytowany tym wyjazdem. Było naprawdę wspaniale, komfortowo, przyjemnie, spało się wygodnie, choć tak troszkę nierówno, bo różne takie wystające guziczki są i tak dalej w tych obiciach na kanapie. Na tym się śpi, więc no to takie powiedzmy, jeżeli już mamy się do czegoś przyczepić, to niech będzie. Z parceli Prestige właśnie w tym momencie pijąc sobie kawusie chwilę przed odjazdem, mamy taki oto cudowny widoczek. No, żyć nie umierać, naprawdę z takimi widokami to kurczę. Ja nie wiem, co wam powiedzieć. Odbieram im mowę. Także warto, naprawdę warto było parę złotych dopłacić do tego, żeby w tej parceli sobie tutaj przy samym morzu posiedzieć. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o pobyt nad naszym polskim morzem przed sezonem, dla nas no to jest wspaniały czas, ponieważ po pierwsze nie ma kolejek w restauracjach, nie czeka się długo na jedzenie, nie ma zatłoczonych schodów zejścia na plażę, plaż zatłoczonych, parawan na parawanie i tak dalej, i tak dalej. No my uwielbiamy taki czas, kiedy tych turystów jest trochę mniej, są to raczej rodziny z dziećmi, pomimo takiej no, bardzo turystycznej miejscowości jak Chłapowo przy Władysławowie, bo jest naprawdę tutaj dużo ludzi w sezonie. Mieliśmy przyjemność tutaj być już kilka razy. Także lubimy to miejsce, ale kemping w moim przypadku był to pierwszy raz. Także wyjazd przed sezonem na tym kempingu Lazurowe kosztował nas, tak jak już mówiłem w jednym z filmów, 237 zł za dwa dni, natomiast jest to przed sezonem. I to jest kolejny plus tego wyjazdu przedsezonowego, ponieważ z tego co się orientuję,
w sezonie, po pierwsze, ciężko wynająć jest taką tutaj bezpośrednio nadmorską parcelkę, a koszt wynajęcia takiej parceli to jest około 150 zł, tak? Plus od osoby trzeba jeszcze dopłacić za jakiegoś pieska, opłaty klimatyczne, więc wychodzi naprawdę, naprawdę dużo. Chociaż no, za taki widok to zależy dla kogo, na jaki budżet i tak dalej, nie? No bo tak jak wspominałem, jest tutaj ta alejka romantyczna, więc bezpośrednio na całą morze sobie można podejść, popatrzeć, nie idąc po tych schodach na dół z klifu, żeby znaleźć się na plaży i sobie z tym morzem poobcować z bliska. Także to kolejna sprawa. Przedsezonowy wyjazd będzie zawsze troszkę tańszy, będzie mniej tłoczno, nie wszystkie restauracje, knajpy, sklepy, bary i jakieś inne centra rozrywki są otwarte, ale to zależy kto z czego korzysta. Dla nas jak najbardziej taki wyjazd resetujący na spokojnie jest wskazany. Krótki weekend, ale dla głowy jest to naprawdę mega, mega odprężenie od takiej codzienności, odejście i możliwość takiego właśnie odcięcia od rzeczywistości otaczającego codziennego dnia. My się pomału zbieramy, jedziemy do domu. Dzięki za to, że byliście na tym filmie. Dajcie suba, bo to motywujące. Zbliżamy się do 50 w momencie, kiedy nagrywam ten film, a jeszcze dwa wlecam przed publikacją tego filmu, bo to jest trzeci film z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że już 100 jest dobita. Nie no, żarty żartami. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Bardzo gorąco polecam Kemping Lazurowe. Było tutaj naprawdę czysto, fantastycznie, przyjemnie i niedrogo i z cudownym widokiem. I tak kochani, do odjazdu zawsze pamiętajcie, żeby pootwierać wszystkie moskitiery, rolety i tak dalej, muszą być otwarte. Okna pozamykane, żeby przypadkiem czegoś nie urwało w trakcie jazdy. Trzeba sprawdzić to za każdym razem. Moskitiery i rolety podnosimy, o właśnie, tak jak tutaj. Podnosimy do góry, żeby ona w trakcie jazdy się po prostu nie otworzyła i nie zepsuła, bo jak trzaśnie tak bez naszej ręki, to będzie po roletce. Znaczy może być, niekoniecznie tak będzie. Także trzeba zawsze przejść się. Jeśli chodzi o kuchenkę, no to w bakiście gaz trzeba zakręcić, jeżeli z tego korzystaliśmy. Po odpięciu wszystkiego prądu, wody i tak dalej, sprawdzamy oczywiście te okna. Wszystko jest zamknięte. Także my jesteśmy, jeśli chodzi o wnętrze przyczepy, gotowi do odjazdu. Szafeczki pozamykane, wszystkie te dzyntle muszą być powciskane, żeby coś się nie otworzyło w trakcie jazdy i rzeczy z naszych półek, żeby nie powypadały. Idąc dookoła, ja już to sobie zrobiłem. Teraz tutaj wrzucimy sobie podnóżek, żeby go nie zapomnieć. Wszystkie schowki trzeba sprawdzić, czy są otwarte, czy zamknięte. Jak są otwarte, to pozamykać. Ja już to wszystko sobie zrobiłem, ale pewności nigdy za wiele. No i przed odjazdem oczywiście trzeba podciągać podpory. To zrobimy sobie oczywiście wkrętarką. Nie trzeba tego robić wkrętarką, jak się nie ma, bo są do tego specjalnie przeznaczone klucze, co wam pokazywałem. Także my już się zbieramy, ja podciągam podpory, wyjeżdżam na mowerze i pokażę wam jeszcze pustą parcelkę. Dobra, ja już spuściłem podpory. Jeszcze jedna rzecz taka przed odjazdem, jeśli chodzi o lodówkę. No my byliśmy podłączeni do sieci, do 230. W tym momencie ja ją po prostu wyłączę, bo na czas podróży można było włączyć ją na akumulator, na zasilanie z samochodu. No ale ja jeszcze takiego podpięcia nie mam, więc wyłączam ją po prostu. Zamykam tym dzynglem tutaj, upewniam się, żeby to się nie otworzyło. Biorę pilot od movera i odjeżdżam. Pożegnanie z morzem. No piękne jest to lazurowe, piękne. Jak macie mover, to pamiętajcie, żeby odpiąć sobie rolki od movera, bo nie odjedziecie. Cyk. A jak macie psa, to pamiętajcie, żeby sprzątać po swoim psie. To tak abstrahując dla wszystkich zwierzętowców. Tak wygląda parcela na odjeździe. Cudownie.